Etapu Milko Mazury MTB. Mamy okazję organizować mrągowo UCI MTB Maraton, czyli wyścig wpisany do kalendarza Międzynarodowej Unii Kolarskiej. UCI MTB Maraton jest to seria wyścigów organizowanych na całym świecie. Zawodnicy rozpoczynający przygodę z Pucharem Świata mogą sobie tam zebrać pierwsze punkty, które umożliwiają awans na Mistrzostwa Świata lub można uzyskać kwalifikację olimpijską. Akcentujemy nasz wyścig na arenie międzynarodowej. Mamy sędziego z Holandii, przyznanego przez Federację UCI. Rozpoczynamy przygodę z wyścigami europejskimi. Jakby to jest pierwszy malutki kroczek do tego, aby w przyszłości móc organizować duże imprezy, na przykład Mistrzostwa Europy w maratonie. Trasa znakomita, świetnie przygotowana, bo że tereny są piękne, urozmaicone, to wszyscy wiedzą, ale z tego dało się wręcz wydłubać fantastyczną trasę, świetnie oznakowana, no przede wszystkim niezmiernie urozmaicona, bo i wąskie ścieżki, i szerokie, bardzo strome podjazdy, krótsze, dłuższe, no na trasie było wszystko, trasa naprawdę godna przyszłości Mistrzostw Europy. Było dużo elementów na trasie bardzo trudnych, było kilka odcinków płaskich, natomiast były one pod wiatr, a największą trudność była oczywiście Góra Czterech Wiatrów, Bike Park Poręby. Ogólnie trasę trzeba było jechać mądrze, żeby rozłożyć siły. No i co tu jeszcze powiedzieć, no trasa genialna, pogoda dzisiaj dopisała, super. Dla mnie najlepsza trasa całego sezonu, ekstra. Gratulacje dla organizatora, naprawdę genialnie. Super, sroga. Bardzo długa, bardzo ciężka, bardzo interwałowa, ale świetnie przygotowana, bardzo dobrze oznakowana. No i dzisiaj zweryfikowała, kto ma moc, kto się przygotował do wyścigu. Tutaj wynik sportowy był trochę uzależniony od tego, jak to rozłożył siły na cały dystans, bo po jednej rundzie już było widać, że organizm niestety jest mocno zmęczony, a do przejechania była jeszcze jedna runda, pro jeszcze dwie rundy, więc naprawdę duży wysiłek. No bardzo trudna. Chyba najtrudniejsza w ogóle w całym cyklu. Tydzień temu mieliśmy w Olsztynie, ludzie mówili, że też fajna, trudna, ale tutaj było raz, że dłużej i więcej przewyższeń i to dało w kości. Wielkie gratulacje dla organizatorów. Ja tylko mogę powiedzieć, że miasto Mrągowo nie tylko wspiera, ale i będzie wspierać tego typu imprezy, gdyż jest to wspaniała promocja mrągowa i promocja sportu w Mrągowie.